Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro. Kontynuujemy znów rozgrywkę w Reigned King, League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy na dosyć takim nudnawym odcinku. Ale dzisiaj mam nadzieję, że to się zmieni. Tutaj jest targowisko w slumsach. Na razie tam nie pójdziemy, bo pewnie i tak będziemy tam szli. A ja szukam tego naszego... To nie jest droga do posiadłości Fortune, to akurat mniej prestiżowa część Bilgewater. Wiem, że to nie jest droga do posiadłości, aczkolwiek szukam tego szefa, który miał mieć informację o tamtym zabitym. I mógłby nam pomóc z ukończeniem questa. A przy okazji zbieram jakieś tu derdymałki, których na razie nie rozumiem. Gdzie my jesteśmy? Pełny magazyn. Są dwie książki. Dobra, mniej gadania, więcej grania. Myślę, że nie tylko po to tu jesteście. Skok na Saphilid, 4 z 5. Zuchwały skok na kryptę Sirmago. Warty Fortune, Saphilid zniknął. Wczesnym rankiem rodzina Sirmago zgłosiła włamanie do ich magazynu pełnego luksusowych dóbr w dzielnicy Drenażu. Samotny złodziej wtargnął do krypty pełnej posoki rzadkich stworzeń i wykradł kilka jednostek skoncentrowanego safilitu wprost z zabezpieczonego zbiornika. Rabuś uciekł dzięki sprytnemu zabiegowi wymieszania safilitu z kwaśnym odczynnikiem. Pozwoliło mu to wypalić dziurę w podłodze krypty. Obecnie położenie przestępcy jest nieznane, jednak zdaniem rodziny Sirmago sprawcą może być znany demacjański włamywacz Olive Shakes. Nadal nie ma śladów w sprzedaży łupu. Artom Sirmago ostrzegł potencjalnych kupców przed nabywaniem safilitu z niepewnych źródeł. Każdy, kto ośmieli się kupić safilit od Shakesa, zostanie oskurowany i wystawiony na pokaz w naszym rodzinnym Muzeum Strachów. Ruch po zdrajcy zawiśnie na honorowym miejscu obok samego Orliwa, powiedział nam Artom Sirmago. Wiecie co, wydaje mi się, że chyba tu nas jeszcze nie powinno być. Dlatego nawet jeżeli to będzie niedokończone potem przez nas, jeszcze tu zobaczymy tylko. Nawet jeżeli to nie będzie dokończone przez nas, to i tak... Och, dzień dobry, czyżbyście chcieli spłacić dług? Niziutki mężczyzna pochyla się do przodu zza swojego biurka. Co z potaczających go swoich dokumentów, nie mieszka w Bilgewater od dawna. Niemożliwe. Nie, niemożliwe. Nie poznaję was. Nazywam się Tommen Calvina III. Czy macie w planach wziąć pożyczkę? Co takiego? Pożyczkę. Wiesz, o co chodzi. Ja daję ci pieniądze dziś, ty jutro oddajesz mi więcej. Czy nikt w tym cholernym mieście nie rozumie finansów? Wyraźnie sfrustrowany Tommen mruczy pod nosem. Powinienem był wiedzieć, że Bilgewater to okropny pomysł. Poczekaj, aż Tommen się uspokoi. To i tak nieistotne. I tak nie mam zbyt wiele do pożyczenia. Nagle Tommen uniósł wzrok. Czekaj, wszyscy wyglądacie groźnie. Czy nie mielibyście ochoty przejść się do moich klientów i przypomnieć im o ich zobowiązaniach finansowych? Zapłacę oczywiście. Wtedy i wilk będzie syty... Wtedy i wilk będzie cały i owca syta. Czy jak wy to tam mówicie? Mam kilka pytań. Oczywiście, zanim rozpoczniesz działalność, musisz poznać rynek. Czasem powinienem się słuchać własnych rad. Tommen mruczy pod nosem. Co tutaj robisz? Będę tu zakładać bank, oczywiście. Pierwszy w całym Bilgewater. Nie żeby do tej pory szło gładko, ale tak tętniący życiem miasto zasługuje na własne usługi finansowe. Wciąż daleko nam do ekliptycznej krypty, ale w tym roku naprawdę udało nam się poszerzyć działalność. Głos Tommena łamie się nieznacznie, a jego wątpliwości wyczuwalnie mieszają się z pozorną pewnością siebie ukrytą w jego słowach. Skąd jesteś? Nazwisko Calvina nic ci nie podpowiada? Jestem z Pitover, ma się rozumieć. Najwspanialszego miasta na świecie, znaczy oprócz Bilgewater, dodaje z niechęcią. Tommen odwraca się i kieruje wzrok ku Braumowi. Uważnie mierząc go wzrokiem. Naprawdę nigdy nie słyszeliście o klanie Calvina? Ostatnio mieliśmy dość trudny okres, prawda? Ale... Jesteś tu tylko ty? Tak, jestem tylko ja. Moja rodzina została w Piltover. Chociaż teraz pewnie już trafili do Zaun. Ale kiedy mój bank się rozkręci, wszyscy zamieszkamy tutaj. Tommen spuszcza wzrok i przekłada niektóre dokumentów w inne miejsce na biurku. Kiedy już biznes się rozkręci, oczywiście. Nieważne, co do twojej prośby.
Tak? Pomożesz mi? Dobra, pomóżmy mu. Oczywiście, przyjacielu, że ci pomożemy. Przedwybornie. Mógłbym skakać ze szczęścia. Tomen szpera przez chwilę w stercie dokumentów, aż w końcu wyciąga z niej dwie konkretne druki. Dwójka moich największych klientów to Zelin i Eloy. Zelin mieszka w tej dzielnicy, urocza kobieta. Eloy jest harpunnikiem w dokach rzeźni. Przejdź i odejdź. Przede wszystkim, przed waszym wyjściem Tomen woła jeszcze za wami. Jedna rzecz, proszę, nie róbcie krzywdy żadnemu z nich. Nie chciałbym odstraszać potencjalnych klientów, ale jeżeli macie jakieś pytania, wystarczy zapytać. Dobra, ale idziemy do Miss Fortune, musimy popchnąć troszeczkę naszą fabułę główną. Tu przejdziemy potem, jak już odzyskamy jakieś długi. Bo widzę, że mamy tam jakieś różne właśnie dokumenty i zapiski, które to już częścią 3 z 5, 4 z 5, a nie ma jedynki ani dwójki. Więc najwyżej nasze questy zostaną zrobione później. Idziemy na targowisko w slumsach. Bridgewater jest jak pasmo górskie, tylko że z łodzi i domów. Rozciąga się wszędzie, gdzie wzrokiem sięgnąć. Trzeba się trochę przyzwyczaić. Ale można się tu poczuć jak w domu, tak jak wszędzie. Do posiadłości Sarah Fortune należy zjechać windą. Ale najpierw sprawdźmy kilka towarów na tym targowisku. Ledwie liznęliście niebezpieczeństwa, jakie czają się w Bridgewater. Teraz pora się zaopatrzyć, byście byli gotowi na to, co jeszcze was czeka. Okej, no to ruszamy. Znów będzie przegadany odcinek. Kowal, przeglądaj towary. Nadal te słupki, mamy lepsze itemy. Nawet jeżeli nie lepsze, to i tak pewnie nic nie stać na nie. Muzyk gra dla każdego, kto rad jest go posłuchać. Dajmy się. Z pewnością słyszę muzykę Buchru. Ta muzyka jest niecodzienna, lecz przepełnia mnie siłą. Pragniemy radować każdego w Bridgewater. To jest najlepsze w graniu w tym miejscu. Muzyka trafia do wielu mijających cię osób. Muzyka miesza w umyśle i porusza całe ciało. Prawie serce w ruch. W końcu inny muzyk też to rozumie. Uśmiecha się. Ten stragan zdobią talizmany, klejnoty i różne relikty. Tu też jest biżuteria. Na razie nie będziemy z nimi gadać. Idziemy do Sary. Tylko tak, tu na górze jest jeszcze jedna zapiska. Jest w dziwnych miejscach to wszystko porozstawione. Kok na Safilit. 2 z 5. Olif, łajdaku, ten talizman nie działa jak należy. Miłość mojej ukochanej zawładnęła nią na tydzień. Jednak nadal nie pała do mnie głębokim uczuciem, które mi obiecałeś. Schowałem talizman w piwnicy, aby ją oswobodzić, a ona zaczęła coś podejrzewać. Wszystko przepadło, zapłacisz mi za to krwią. Co więcej, dopilnuję, aby ofiary tego twojego przyszłego rabunku dowiedziały się o planie. Jeśli ktokolwiek zobaczy cię w pobliżu krypty z Safilitem, rodzina Sirmago pośle kulkę prosto w twoją łysą czachę. A jeśli zawiodą, zrobię to osobiście. Zapamiętaj, Orlif, twój mózg rozpryśnięty na ścianie będzie odpowiednią zapłatą za ten dyshonor. Twój nowy, największy wróg, hrabia Rangipat z Leywood. Czyli ktoś tu sprzedawał jakieś talizmany miłosne i potem się zbytnio nie wywiązał z umowy. Gondola, wydajny środek szybkiego transportu. Ktoś wiemy, jakie będziemy mieć potem fast travela tutaj porobione. I idziemy dalej, bo te odcinki są nudne, jak flaki z olejem. To jest... Dobra, tam potem pójdziemy. Idziemy do Sary. Idziemy do Sary, bo przegadamy znów całe odcinki. Tu na pewno nie ma Sary. Są zamknięte i chwała Bogu. Idziemy windą w dół. Tak w ogóle wiecie, że ta gra jest robiona w Unity? No serio, mnie bardzo zdziwiło, że Riot Games robi gry w Unity. No co jest? Halo! Windo, czemu ty mnie tak wciula zrobiłaś?
Tak będziemy jeździć tą windą? No. Dobra, mam nadzieję, że teraz nam zjedzie normalnie. Kabum. Kabum. Dobra, zjechało. Myślałem, że się zbugowało. No widzę, że te teksty się powtarzają, więc nie ma sensu nawet z nimi rozmawiać. Nie ufaj diabłowi, co nosi dwa płaszcze. Wraz z upływem lat od śmierci, ten plan kapala zmieniła kierunek. Kapłanki i kupcy muszą się dostosować. Nie udało mi się jeszcze spotkać uczciwej osoby w Blackwater. Wliczając to mnie. Nie ma się czym chwalić. Baronowa leża, podejrzana speluna. Nowe miejsce zostało oznaczone na mapie. Czy my tu mieliśmy iść? Chyba tak. No dobra, co tu będzie? Odpocznij 14 sztuk złota, pocałujcie mnie w nos. Witam w baronowym leżu, najlepszej tawernie po tej stronie doków rzeźni. Oferuję pokoje, napitki i rozrywkę. Wszystko, czego mógłby zapragnąć żeglarz i jeszcze trochę, mówi. To potrawki są. Ile w ogóle mam golda? 1400, to sporo. Idziemy dalej. I do łazienki. Są szczelnie zamknięte. To raczej nie skorzystamy z łazienki tutaj. To co to jest? Gdzie my trafiliśmy? To jest jakaś... jakaś scena. Widzisz dozorcę, który zamiata podłogę w pustym pomieszczeniu. Dziś nie ma żadnych występów. Możecie zajrzeć później, mówi, po czym wraca do zamiatania. Coś okropnego stało się ostatniemu śpiewakowi. Nie chcę nawet o tym myśleć. Występuje tu ktoś? A no, to nasza scena. Gestem wskazuje za siebie. Może i najwspanialsza nie jest, ale zawsze coś. Znaczy to są zapiski, które możemy wziąć? Chyba tak. Wieści z zagranicy. Noksjańska dezerterka odnaleziona. Słuchajcie, słuchajcie. Najnowsze wieści z Valoranu i Shurimy. Najbardziej krwawych frontów, dzikich równin i wzburzonych mórz przynosi wam gang informacyjny Bilgewater. Noxus, zabójcza zdrajczyni odesłana do swojej ojczyzny celem osądzenia. Trwało to lata, lecz wielki generał Swain w końcu tego dokonał. Osłowiona zdajczyni dezerterka Riven została znaleziona w swej joańskiej kryjówce, po czym przetransportowano ją w kajdanach do Imperium. Nasze źródła w Noxusie twierdzą, że Riven miała przy sobie rzadkie i drogocenne runiczne ostrze. Dzierżąc ten zabytek, opuściła swój posterunek podczas noksjańskiej inwazji i uciekła do joańskich podziemi jako przestępczyni i morderczyni, do czasu aż noksjańskie organy ścigania wpadły na jej trop. Podobno nie sprowadzono ją na areny Noxusu, Riven wyrżnęła wszystkie wojowniczki, prócz jednej wysłanej do jej schwytania, tym samym ponownie brukając jońską ziemię krwią jej krajanek. Źródła donoszą, że porywaczki były lojalnymi żołnierkami z jednostki, którą Riven porzuciła w trakcie wojny. To przykład siostrzeństwa tragicznego, heroicznego, a do tego szlachetnego. Jest to ledwie przedsmak wyjątkowego raportu gangu informacyjnego Bilgewater na temat skazanej na wygnanie zabójczej Riven oraz zaprawionej w bojach drużyny noksańskich patriotów, którzy ruszyli jej śladem. Rzućcie 6 miedziaków, by zapoznać się z pełnym wydaniem na naszym kiosku. Czytajcie je od deski do deski. Czyli mamy tu informację jeszcze o Riven. Fakt faktem, był taki cinematic z Riven i z Dravenem. Nie wiem, czy oglądaliście. Dosyć fajnie zrobionym. Właśnie była ta scena, gdzie na arenie wyrżnęła wszystkich. Ruszaj się, przybyszu. Barczysty, skwaszony mężczyzna stoi pod drzwiami na końcu korytarza. No, czego tu? Co jest za drzwiami? Nie twój zakichany interes, Teres. Teraz grzecznie sobie idź i zapomnij o tym miejscu. No to idziemy. Widocznie nas tutaj nie powinno jeszcze być. No więc był taki cinematic. Tutaj nie idziemy. Był taki cinematic, gdzie Riven walczyła na arenie. Czy my tu jeszcze gdzieś możemy iść? Tu są drzwi. Tu też są drzwi. Jezu, jak tu jest dużo miejsca. Przepraszam, co jest w tym daniu?
To potrawka marynarza, tak jak pan zamawiał. Zgodnie z zamówieniem, co? No i są skorupiaki. Prosiłem bez skorupiaków, zejdź mi z oczu. Tak, proszę pana. Dajcie mi lepiej coś dobrego. Jak on może być tak podły? Samotny klient siedzi przy dużym stole i mroczy do siebie. Kiedy cię zauważa, zaczyna mówić. Myślałem, że to ta cholerna kelnerka. Nie skradaj się jak jakiś węgorz, co? Zapytaj, czemu jest taki zły. Mężczyzna unosi talerz do twoich oczu. Widzisz tu jedzenie? Widzisz tu świeżą, soczystą rybę? Jest gdzieś na tym talerzu gardzielnica? No nie wiem, może głód mnie oślepił, ale ja na tym stole nie widzę żadnej ryby. Człowiek przychodzi tu głodny, a oni trzymają tu jak jakiegoś zakładnika. Obsługa tu zawsze była pod psem, brodata dama mi świadkiem. Czemu nie lubisz skorupiaków? Na pewno chcesz wiedzieć? Pyta zirytowany mężczyzna. Mogę opisać wszystko w szczegółach. Nie, dzięki. Jeśli nie dostanę jeść, to kogoś potnę, warczy. Co tam u diabła wyrabia ten zapajdany kucharz? Przyjrzyj się stolikowi. Na stole leży klucz ozdobiony symbolem dwóch skrzyżowanych sztyletów. Na co się gapisz? Na mój pusty talerz? Może zanieść go tamtemu zakłamanemu kucharzowi i przyzłoń mu nim w twarz. Zapytaj o klucz. Czemu cię to w ogóle obchodzi? Jeśli choćby zobaczę twoje łapy w pobliżu klucza, to ci je utnę. Dała mi świadkiem. Zauważasz na jego szyi tatuaż ze skrzyżowanymi sztyletami. To ten sam symbol, który widnieje na kluczu na stole. Mogę odkupić od ciebie ten klucz? Oczywiście, a ponieważ za tobą przepadam, dam ci uczciwą cenę. Jeden z jego złotych zębów lśni w świetle. Milion monet. Kurwa, milion monet? Monet? Pojebało cię, typie? Nie stać mnie. Rozumiem. Cóż, w takim razie nic tu po mnie. Przepraszam was, moi drodzy, ale nastąpiło lekkie cięcie, ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku, zapomniałem pousuwać starszych filmów. No i tak wyrosło jakieś 300 giga. Tak więc wracamy do rozgrywki. Dobra, na czym skończyliśmy? Weszliśmy tutaj i mieliśmy chyba iść do handlarza. Na kontuarze stoją butelki o różnych rozmiarach. Na wszystkich widnieje ten sam obrazek bladokraba, lądrokraba, uniesionymi szczypcami. Po bokach umieszczono wizerunek ostryk. Rdzeni wędrowcy są zawsze mile widziani. Proszę, usiądź i spróbuj trochę specjału żeglarza. Na koszt firmy. Mężczyzna przy stole uśmiecha się szeroko. Co w tym jest? No cóż, cieszę się, że pytasz. Nasze trunki stworzono z samych morskich stworzeń. Małży, ostryk, lądrokrabów, węgorzy. Wyciągamy z nich samą esencję smaku i mieszamy z tonikiem. To po prostu napój, który smakuje jak ryba. Brzmi obrzydliwie, ja w sumie nie jem ryb, więc dla mnie faktycznie jest to obrzydliwe. Czy to ma być jakaś kara? Dostaję entuzjazm, zapewniam jednak, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby trunek nie był zbyt mocny. Co podać? Wolisz najpierw posmakować darmowej próbki, czy od razu zakupić butelkę i raczyć się naszym specjałem? Próbuj trochę. Mężczyzna wlewa do naczynia niewielką porcję z otwartej butelki. Odór ryb staje się nie do zniesienia. Nie wyczuwa żadnego innego aromatu, który mógłby go zbalansować. Po przełknięciu napoju smak ryby nie tylko nie znika, lecz się nasila. I jak? Pyta mężczyzna. Ten napój jest okropny. Zobaczymy, jak odpowie na to rynek. Dziękuję. Chociaż zobaczymy, co to w sumie jest. Dobrze, bardzo dobrze. Mężczyzna zdaje się być zadowolony. Chyba nieotwartą butelkę i ci ją podaje. 5 monet. Dobra, kupmy jedną, co tam. Wspaniale. Specjał wędkarza, tak? Ekwipunek. Nie, to chyba było w miksturach. Nie było tego w miksturach. Chyba tego nie było w miksturach. Zobaczmy. Specjał żeglarza. Ten interesujący napój gwarantuje autentyczny smak morza i został przyrządzony ze skorupiaków. A się tego napić? Chyba się nie da. Dobra, trudno, ale mamy. Może będzie taki składnik alchemiczny czy coś w stylu. Drzwi są zamknięte, potrzebujesz odpowiedniego klucza. Przyjrzyj się drzwiom. Obok klamki ostrzękasz symbol dwóch skrzyżowanych sztyletów. To może być jakiś sekretny znak albo zwykła dekoracja. Czyli już wiemy, że tamten klucz od tego kolesia tutaj jest kluczem do tych drzwi. Dobra, przejdziemy się tu.
Dojdziemy do Miss Fortune, czy nie dojdziemy? W ogóle jakoś dziwnie są te drzwi porobione. I tu jest przejście, i tu jest przejście. Więc wiecie co? Widząc, że... Chyba tu też jest przejście. Które prowadzi do tych katakumb tutaj. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Tu są drzwi, tu są drzwi. I tu są drzwi. Więcej drzwi, matko! Ile tych drzwi tutaj? Bo tu jest wielka sala. Przejdźmy się tu. To nas nie było? Nie. Valerie jest moja. Powiedziała mi, jak źle ją traktujesz. Ja? Powiedziała mi, że to ty ją źle traktujesz. Chłopcy, już, proszę, nie bijcie się o mnie. Bić się? Co? Brzmi nieźle. Załatwmy to. Moja miłość dodała mi sił. Chodź, Valerie, chodźmy już stąd. Co tam chowasz po kieszeniach? Tylko 20 monet? Co za plebs? Nie, przepraszam. Nigdzie z tobą nie idę. Co? Dlaczego? Właśnie zabiłem dla ciebie człowieka. Nie umawiałem się z mężczyznami, którzy uciekają się do agresji. Valerie, zrobiłaś ze mnie głupca. W której kieszeni masz mieszek? Nie chcę cię przeszukiwać, jeszcze pobrudzę się krwią. Ha! Na pewno zmarnuję ostatni oddech, żeby ci to powiedzieć. Ale zawsze byłeś moim ulubionym. Lewa przednia kieszeń. Gwizdże. Te kascenki są w sumie śmieszne. To pomieszczenie dla VIP-ów. Na pewno chcesz tu przebywać? Ja tylko na plonder. Jakaś loża VIP-ów. Dobra, te drzwi są większe. Tylko gdzie prowadzą? Dalej. Co? Przejdźmy do tych biedniejszych drzwi. Jakiś składzik. Średnio się czuję. Beka. Proszę, nie mogą mnie tak zobaczyć. Ale kto cię ma zobaczyć, człowieku? Bo tu nie ma dalej przejścia. Może tymi tą drabiną się do przejścia, ale jednak nie. No chyba nie dojdziemy w tym odcinku do Miss Fortune. Wynajęłam ten pokój, bo gość w pokoju obok jest naprawdę uroczy. Oczywiście szaberek. Dyneczka, dużo eliksirów. Dobra. I tu więcej nic nie ma, no to przechodzimy do tego głównego pokoju. A nie, to już był w sumie główny pokój. Ej, no dobra, to już tutaj nic nie mamy, czyli te drzwi również nie prowadzą tam, gdzie siedliśmy. Zostały nam chyba już tylko jedne. To w tym tygodniu byliśmy chyba... Zrezygnowaliśmy, nie, tam było chyba zamknięte. To idziemy tu. Jeden cholerny sos do eliksira. Nie, co ja powiedziałem, do Elkira. Kelnerka wciąż rozwścieczona sytuacją z trudnym klientem daje upust swym frustracjom w rozmowie z kucharzem. Na talerzu ustawionym na stole przed nią leży ryba. Najpewniej przygotowana dla tego samego klienta. A niech tam siedzi i całą wieczność, nie zaniosę mu jedzenia, dopóki nie będzie zupełnie zimne, mówi. Pokaż jej butelkę specjału żeglarza, zobaczmy. Kelnerka spojrzała na butelkę. Specjał żeglarza? Do tego świństwa chciał facet ze stolika w rogu? Kto by niby pił coś takiego? Chwileczkę, daj mi tę butelkę. Kobieta odkręca butelkę i ostrożnie wlewa kilka kropli przy brzegach ryby. Po chwili ośmielona rozlewa kilka większych kropli na sam środek dania. Przez chwilę się waha, po czym gwałtownie polewa już całą rybę. Po raz kolejny, nie zastanawiając się już, gdzie i ile płynu rozleje. Na jej twarzy pojawia się złowieszczy uśmiech. Cytryna przykryje zapach, mówi. Chodź za mną. Bierze talerz z rybą. Chyba dostajemy klucz. Bardzo nam przykro. Proszę, przygotowaliśmy coś specjalnego dla ciebie. Najwyższa pora.
Od tego czekania zachciało mi się umordować. Smacznego. Pyszności. Każdy kolejny kęs jest jeszcze lepszy. Burczenie w brzuchu. O, och nie. Bukotanie wydobywające się z brzucha. Nie, nie, nie. Co to ma znaczyć? Przerażenie w oczach naraz. Zejdź mi z drogi. Uff. No ci niewinną melodię. Nie daje zadana ryba pozostaje na stole. Weź klucz. Dobra, czyli mamy klucz ze sztyletami. Ktoś się do mnie dobija na telefonie. Dobrze, że go wyciszyłem przynajmniej. Dobra, to udamy. Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Goń się. Nie mam teraz czasu. Złazić mi z drogi. Kucharz jest zbyt zajęty, by zwrócić na ciebie najmniejszą uwagę. Zapytaj, czemu jest w złym humorze. Wiesz, czemu jestem taki ponury? Bo otaczają mnie niekompetentni durnie, nie mający zielonego pojęcia o mojej sztuce. A teraz jazda mi stąd, albo wrócę cię do gara. Wycofaj się, nie nawiązując kontaktu wzrokowego. Solidna wędka. No i dobrze, że nie kupowaliśmy. Ha, to było świetne. Jeśli jeszcze jedna osoba wparuje mi do kuchni, to przysięgam na damę. Dobra, już idziemy. I co, mamy teraz klucz z tymi sztyletami. Żeby nie robić polsatu, idziemy tam dalej. Otwórzmy te drzwi. Drzwi są zamknięte, próbujesz odpowiedniego klucza. Potrzebujesz odpowiedniego klucza. Otwórz drzwi. Klik i lecimy. To jest Miss Fortune? Nie. Ach, klient. Już sobie idziecie? Nigdzie nie idę, zbieram. Zbieram łupy. I co nie było tu? Kogo my tu mamy? Nowy klienci. Dostęp uzyskaliście dzięki temu kluczowi. Bez obaw, nie będę pytać, jak udało się wam go zdobyć. Nieście czarne korony, a dobijemy targu. Nikt nie zadaje tu zbędnych pytań, zgoda? Haha. Bup. Tajemnicze skrzynie, tylko potrzeba dużo, dużo, dużo tych czarnych koron. A my nie mamy ani jednej. Dobra. No to słuchajcie, serio, nie wiem. Może w tym cyklu jednak musimy przejść. Ale czekajcie, tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie ze skrzynką. Ja go nie dopatrzyłem. Ale to nie w tym. Chyba przejść tędy. Trzeba przejść tu. Jest wolny czasem. Przejdziemy tędy. I tutaj w dół jest przejście. Bo to są schody na górę. I mamy skrzyneczkę. A, potrzeba klucza. Kurczę. No nic, dobra. Myślałem, że będzie skrzynka na taki samiutki koniec, ale niestety nie pykło. Dobra, to idziemy już do tego tygla. Do tego tyglu. Tygla, tyglu. Ten tygiel. Temu tyglu. Dobra, czyli tędy. Serio, jeżeli to nie jest ta miejscówka z tą Miss Fortune, to ja się po prostu załamie. To było zamknięte, tak? Naprawdę damy, jak oni przemycili skrupiaki. Ale to było zamknięte. Typie, wyłaź z tego kibla. To już miał być koniec, ale nie jest. Wymioty. No dobra, to chyba jednak nie tu. To jest jakaś gospoda, gdzie tej naszej Miss Fortune nie ma. Gdzie jest posiadłość Miss Fortune? Może jest na mapie gdzieś, tylko jestem ślepy i głupi. No oczywiście, że jestem głupi i ślepy, to jest dalej po prostu. Dobra, idziemy. Zdążymy jeszcze 12 minut. Zrobię wam troszeczkę dłuższy ten odcinek. Jeszcze macie walkę na koniec. Walka zbliży nas do siebie. Zwiększenie szybkości. Dobra. Robimy w ten sposób. Te młode szczury portowe
nie mają wzmocnień. Więc możemy ich nawalać zwyczajnie. Nie chcę zbyt many marnować. 27. One wcale tak mało nie biją. Czasem nie da się uniknąć walki. One tak mało nie biją. Szybko będzie zadawać 46. A zwykły atak ile zadaje? 26. I wygenerowanie dwóch macek, dobra. Braum dobije. O, krytyk wpadł. No to dobra, to lepiej wyszło, niż miało wyjść. I Braum z racji tego, że ty w sumie... Jeżeli wpadłby 46, ale on... Długo, długo nic nie będzie tłukł, on to się nie opłaca. Dobra. Więcej, więcej! Mogłem w sumie defense wziąć. Szybkości. Tu macki tłuką razy 4. A mamy nową umiejętność. Prowokuje na następną liczbę tur. No dobra, tylko tak. 34, a na natychmiastowe mają 26 i dwie macki. 26. Masz siłę morskiego ślimaka. Tylko macki już nie atakują wtedy. Więc myślę, że zadamy szybkość. 46 akurat. W jednej turze krytyczna 88. Tu są kolejne 3. Oh shit. Tego się nie spodziewałem. Dobra, za 20 mamy w sumie tyle samo punktów. 46 czy 38? 46, 53. 46, bo i tak oberwiemy, i tak oberwiemy. Może musisz odtapnąć? Okej, okay, tylko tak, tutaj szczur dostanie, który to jest? Nie pokazują. Przepchnąć go nie mogę, nie mam czym. Szkoda, że tego Brauma inaczej nie zrobiłem, no ale trudno. Równowaga. Równowaga, no i polecimy. W ten sposób 56, ale nie, i tak nie zabijemy. Ja bym jeszcze ze dwie maski wygenerował. O, ładnie. No to jednak byśmy zabili. Teraz zamki nie mamy. I szczury dostały? Dwa szczury dostały. Teraz maski trochę dotłuką. Ale ja zdążę przed szczurami. 24 HP. 26, to mogę być zwykłymi. Marnuję many. Poddaj się! Niesiemy ruch! I tu 25 akurat. I kończymy walkę. To już koniec stagnacji. Levela nie będzie niestety. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do lajkowania, a przynajmniej oceniania filmu, komentowania, bo pamiętajcie, że komentarze są bardzo ważne dla pozycjonowania filmiku i zaangażowania dla twórcy. No i co? I ja pomyślę o dwóch odcinkach dziennie w sumie, bo mam dosyć sporo zapasu. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej!